Siemanko widzowie, dzisiaj na pewno coś trafimy, ale zanim to pokażę wam jedną rzecz, bo pytałem was w komentarzach, znaczy pytałem w filmie i prosiłem o komentarze, czy handlować na tym koncie czy nie i rabini są jak zwykle niezdecydowani, więc po prostu wszedłem i kupiłem sobie pod inwestycję takiego Davida Garcia po 400 monet mam w większości i mam takiego Molinę po 500, 450, 550, bo w sumie to handlować mi się za bardzo nie chce, nie miało być konta bez handlu, ale tam no 3 minuty mogę poświęcić na kupienie karty. Kupiłem dlatego, bo mają być w tocach La Liga i nie być ich w pakach. Jeszcze jednego Griezmana za 2,5 klocka kupiłem, nie wiem ile on teraz kosztuje. Ale no, jak coś będzie brakowało na jakieś SBC czy coś, to tam czasem się poinwestuje, czasem się pohandluje, ale tak nie za dużo, bo co za dużo to niezdrowo. W sensie fajnie się zarabia końce, nie? Ej, mikrofon mi to nagrywa? Dobra, nagrywa. Fajnie się zarabia końce, ale na tym etapie gry to już wiecie, to już lepiej się bardziej bawić niż trzymać końce, kisić, zarabiać i... No wiadomo o co chodzi, tak? Na sam start mam przygotowane paczki, jeszcze musimy wygrać jeden mecz w kwalifikacjach. Ej, ty, to co od razu wjechał? Z Bundesligi? No dobra, no Schlotterbeck nie jest zły, ale no trochę się zdziwiłem. Łapeczka w górę oczywiście i subskrypcja, pamiętajcie. Można i za tego to cika zostawić i za to, żeby kolejnych filmów nie przegapić, to zostawcie suba. Ale no, co ja tu miałem? A, zrobimy ten. Otworzymy te paczki, zagramy jeden mecz w kwalifikacjach, żeby ten dobić do nagród lepszych. Jaki ja mam problem z wysłowieniem się, ty, no co jest w ogóle? Żeby dobić po prostu do lepszych nagród, nie? Żeby lepsze paczki wbić, a potem zrobimy paczkę z tocem saudyjskim, o którym ktoś pisał w komentarzu, żeby zrobić i jeszcze jakąś tam rozbudówkę trzaśniemy, także mam nadzieję, że dzisiaj coś poleci. Jeden toc już jest, kolejne ekrany są, Fabian. Ty, no jakby wymiennego jakiegoś to co dało, byłoby miło, no na pewno obrazić bym się nie obraził, ale za to wymiennego Hernandeza dostałem. Dobra, to go chyba od razu wystawię. Może też mi się szybko uda w miarę to Food Champions zagrać, chociaż wątpię, żeby tą ikonę jeszcze zdążyć zrobić, bo chciałem trzasnąć, ale no ani kart, ani kasy nie ma. Może szybko się inwestycja zwróci, no zobaczymy. Albo zara wyleci to co Nkunku wymienne, albo Bellingham, co 4 banie kosztują. W ogóle czajcie bazę, że ten Ronaldo to ty moment. To jest chyba to ty moment, a czy toc moment? No chyba to jest toc moment. Chyba tak się ten design karty nazywa. Kosztuje 9 baniek, a zarabi tocem, czajcie? No muszę powiedzieć, że chyba najbardziej overpriced karta obecnie w FIFA, no bo kurde, 8,5 bań z takiego Ronaldo toc nominację? No trochę drogo, nie? Ale jakbym trafił go z paczki z tocem z Arabii Saudyjskiej, to naprawdę byłoby kozacko. Paka piłkarzy Prime, jakaś 8,2 plus gwarancja, ale... No, no nic ciekawego, Pellegrini, dobra, od razu wystawię. I jeszcze paczuszka 5 razy 8,4 plus przed meczem, może jakiś kolejny toc, nie, ale może, no dobra, to chyba nic ciekawego już. No właśnie, no Rodri 8,7, on się akurat przyda dzisiaj, bo mi brakuje trochę kart do tej jeszcze jednej rozbudowy Bundesligi, żeby zrobić i do toca z Arabii Saudyjskiej mi też brakuje, żeby zrobić. Jak coś to po prostu dokupię, nie, jak mi braknie, a teraz meczyk szybki, jedna wygrana, żeby mieć, zobaczcie, lepsze paczki, bo za piątą tutaj rangę mamy tylko dwie złote paczki rzadkich kart i mieszaną prime, ale za rangę czwartą mamy, proszę bardzo, dwie megapaki i złota rzadkich kart, więc się opłaca. W ogóle tego Danilo by wypadało w tym składzie zmienić, bo on jako jedyny z grania nie ma. Dajcie znać, co tu można wrzucić ciekawego, taniego i dobrego. No i żeby zgranie się zgadzało przy okazji, nie? Ty, co jest? Saka, niezłe przejęcie. Nie wiem, czemu tam się pomocnik przeciwnika odsunął, ale dobra, na spokojnie. My nie musimy tego pchać na siłę, rozegranie, pach, 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 Saka. O, weszło? I co? I koniec już? No to sobie pograłem, nie? No ale dobra, no przynajmniej dla tych, co nie lubią meczów, będzie mniej zanudzania, a dla tych, co lubią mecze, no nie chce mi się grać w kwalifikacje. Chyba, że trafię z paczki z tocem z Arabii Saudyjskiej jakiegoś Ronaldo na przykład, albo z paczki Bundesligi jakiegoś Bellingama, bo w sensie Bundesligi tej 81 plus razy 11, no to jak trafię jakiegoś Bellingama czy Nkunku, to zagramy jeszcze jeden przetestować. Chciałem komuś meczyk oddać, o nareszcie, dobra, bo nie chciało mi znaleźć przeciwnika od 3 minut. Co nagle ta FIFA tak zaczęła logować? Mam takiego no. I akurat jak zaczynam mówić po jakiejś minucie laga, to się odlagowuje, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia co jest, ale no oddajemy meczek po prostu, żeby dobić punkty te potrzebne do paczek. No i proszę bardzo, mamy meczos oddany, także możemy wyjść i co, i paczki. Czyli to co tygryski lubią najbardziej, tak? No paczuszki trzeba otwierać, trzeba dobre karty trafiać, dwie mega paczki i złota paczka rzadkich kart wymienne, więc no jakby tutaj jakikolwiek
fajny toc był, ale dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że jakikolwiek dobry toc jest jeszcze milej widziany niż niewymiennej wersji, bo no, takim Bellinghamem to nie miałbym jak na przykład pograć niewymiennym, no wiadomo, jakoś bym się starał go wcisnąć do składu, ale no musiałbym cały skład pod niego zmienić, a jakbym trafił takiego wymiennego, to mógłbym go opędzlować i mieć końcy na jakąś tam zabawę, no ale Munia In takiej zabawy nie zapewnia. Mega paka kolejna, może akurat, może nie. No dobra, no to robimy, najpierw co? Najpierw tą rozbudowę Bundesligi, a później tego Totsa zarabi, bo tutaj zawsze foder może wypaść. Pierwszy składzik zrobiony, Ramsdale oddaję, bo mam innego po prostu. A tutaj zestaw samych placków przepalamy i dobrze, że jedną 8-4 wziąłem do klubu. Nie wystawiłem wymienną, bo by mi nie starczyło. I nie starczy mi też na tą rozbudowę Totsa z Ligi Arabskiej. W ogóle nie wiem, czy tu Tots Moments mogą polecieć, ale wydaje mi się, że powinny. No i że wpadnie jakiś foder, co mi wystarczy, żeby to zrobić, bo no, już zostały mi same 8 jedynki i karty, którymi gram, plus jeden chyba Schlotterbeck został i Brandt z foderu, więc więcej praktycznie no nic nie ma. No i mam nadzieję, że ta inwestycja, którą poczyniłem i pokazywałem na początku, się opłaci na tyle, że będę mógł sobie foderu nakupić i w klubie to podtrzymać. Paka 11 piłkarzy z Bundesligi, więc jedziemy. No oby na niebiesko. O, jest niebiesko, to mi się podoba, ale czy to będzie... Wow! Musiala 97! Ja myślałem, że to kolejny placu, łobaben. I ten Musiala kosztuje, no panie, dwie banie. Jakie mam go teraz mieścić ze składu? Tu się robi teraz problem. Dobra, na LP może grać, na SP może grać, SP, o ej, no kurde, widzowie, naprawdę. To jest świetny, świetny traf. No oczywiście, że nim pogram, no jakże mógłbym nie grać, to do klubu. Tego podmieniamy. Dobra, ja już wiem, jak to może wyglądać. Patrzcie, to... to i to, okej, okay, okej, okay, czekajcie, podmienię. Oczywiście też swoje sugestie możecie dawać w komentarzach, ale co ja bym tu zrobił? No, za tego QL-a na pewno bym dał Musiale, raz. Tutaj za tego Bremera wrzucić Schlotterbecka. No i Brandta by się też gdzieś przydało, ale na tego Mitomy nie chcę zmieniać i tego Saki też nie, ale za to, no, Capdevila może ustąpić miejsca dla Davisa, no sorry, no miał być cały skład TOTS, tak? Ty, w sumie, to jakbym tego Laporte tylko zmienił, to cały skład TOTS już jest, pa, czekaj, nawet jak wrzucę tego Danilo, to cały skład TOTS zrobiony jest, no niby nie ma full zgrania, ale no dałoby się to zrobić, jakbym kogoś kupił innego, jakiegoś środkowego obrońcę z Bundesligi, więc kurde, no cały skład TOTS to praktycznie koniec. Nie wiem, za kogo tego QL-a dać, no chyba dam za De Jonga, bo no tym De Jongiem to już mi się zaczęło grać tragicznie, nie? No na razie tak, piszcie w komentarzu, jak to ułożyć, co z tym tam kminić dalej, no szczerze to na pewno chcę tego Musiale zmieścić i zrobię wszystko, żeby na full zgrania był, znaczy on już jest, ale no tego Laporte szkoda mi zmieniać, może tego Casemiro albo Guimaresza, no mógłbym niby Brandta wrzucić, ale on na defensywnym to tak, no średnio najeżdża. Więc coś pomyślę, piszcie w komentarzach jeszcze raz, zachęcam, już chyba piąty raz, ale to jest nieważne, bo jeszcze trzeba tego Totsika zrobić, Totsika, z którego może poleci Ronaldo, to już wtedy będzie combo konkretne. Dobra, mamy, oddaję tego lewego niewymiennego, znaczy lewego wymiennego, którego zdjąłem z listy odcinek temu, ale no muszę to zrobić, bo nie mam niestety kogo tam dać, a nie chciało mi się nic kupować, wolę tą kasę zostawić na potencjalne jakąś zmianę w składzie. Ale jeszcze na sam koniec, piłkarz z Ligi Arabskiej, czy może to być Ronaldo? No pewnie może być, ale na pewno nie dla mnie, Hegazi. Jak ja pamiętam to nazwisko, nie pamiętam już ile razy go trafiałem łącznie przez wszystkie Fify, ale no nie ma Ronaldo, nie ma nawet Romarinho, nawet Taliski, więc tyle, no. Chyba wystarczy, widzowie. Pozdrawiam was cieplutko oczywiście, no i co? Widzimy się wtedy, jak będzie wystarczająco kontentu, żeby było w miarę ciekawie. Pozdro! Nie wiem, ale... Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! A ty skurwę synu, urwiesz mnie od internetu! Panie! Nie weszłeś! Nie weszłeś! Na co tu? Co? Jeden ty! Jestem hardcorem!